Cześć Eti, cześć Michał. Pierwsze Siemana. Pytanie do Eti. Po raz pierwszy na festiwalu, jak się czułaś? Dobrze. Może być córki nie słychać. Jak tam samo poczucie po występie? Czy to jest mój pierwszy festiwal? Taki telewizyjny? Taki festiwal, Nie, nie pierwszy, pierwszy nie. Na moim jubileuszu, znaczy na jubileuszu ich troje, tak. Czyli tam w Rągowie. Tak, udało mi się jeszcze, tylko to nie był festiwal, tylko koncert z Dnia Dziecka. Ale jubileuszowo... Też z Polsatem. Tu byłem. O, to ty już kilka tych występów miałaś, ale mówi się, że Opera Leśna to, wiesz, tak stresuje. Jak było u ciebie? No, nie dość, że ja już udało mi się tutaj wystąpić właśnie na koncercie Ich Troje z tatą, to ja osobiście nie mam takiego stresu przed wyjściem na scenę. I nawet przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że chyba właśnie większy stres to mam po występie, bo ja na scenie się czuję bardzo swobodnie i tak komfortowo, po prostu jak drugi dom, a po zejściu ze sceny właśnie uderzają to wszystko, kurczę, jak mi wyszło, czy tutaj czegoś nie dociągnęłam, tutaj coś nie ten, więc chyba bardziej ten stres czuję po występie, aniżeli przed. Przed mam w ogóle 100% luz. Jak się potrafi śpiewać, to się nie stresuje. No, chciałoby się. Dobra, a wy macie podczas swoich występów jakieś tajne znaki? Że coś jest nie tak i żeby druga strona pomogła? Macie jakąś taką Poza klasycznym, tak? To ja się uśmiecham do taty czasem, jak któryś z nas się wywróci, znaczy w tekście czy muzyce, cokolwiek, ale jest taki, ty o tym nie wiesz, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, taki jeden wzrok, i to nie jest tylko na scenie, gdzie tata się spojrzy i to znaczy... O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, jest dramat. Michał, jest... możemy zaprezentować ten wzrok, tak, który ty jest, ten o mój Boże, o mój Boże. Tak, zapomniała routera właśnie z domu. To jest takie, taki death stare, po prostu absolutnie przekuwa czaszkę. No ale dobrze, no ja troszeczkę jestem perfekcjonistą. Nie zawsze mnie wychodzi i nie zawsze innym wychodzi, okej? Okay? Ale staram się. Staram się dążyć do perfekcji. Słyszę? A ty znasz jakieś tajne sygnały Eti? Bo ona twój rozszyfrowała, że ten o mój Boże, Wiem, jak jest niezadowolona. Mm-hmm. I co wtedy się dzieje? Jak zeszliśmy dzisiaj ze sceny, przyszedł do nas Jan, pięknie się zachował. Absolutnie, uwielbiam go bardzo. No. I co chciałem powiedzieć, teraz biłaś mnie znowu stropu. To samo zrobiłem dzisiaj na scenie. Generalnie tak zaśpiewałeś, tak wsłuchałem, że najważniejsze linijki, znaczy zacząłem ją śpiewać od połowy, bo w ogóle zapomniałem, że wchodzę, bo się tak wsłuchałem, co ona śpiewa, to jest nieprawdopodobne, że łapiemy po prostu taki, taki flair, że to jest, ja dzisiaj się tak po prostu zamknąłem oczy i mówię, serio, pajacu, serio? Naprawdę, to był miał być twój występ i zapomniałeś połowę linii. Dobra, ale Eti tutaj wszystko uratowała. Teraz ty masz dość intensywny sezon, bo co tydzień koncertujesz. Jak się z tym czujesz? No, nie pierwszy raz w sumie. Te wakacje zeszły. Interia mi zapłaci za trzymanie tego mikrofonu tutaj. Pomponik, może coś tam, wiesz, damy radę. Coś pomyślimy. Dobra. Wymyślimy. No, nie pierwszy raz. Były takie wakacje, szczególnie takie momenty, gdzie graliśmy, czy to parę koncertów, takie trzy koncerty z rzędu, no to ta trasa walentynkowa, czy takie co tydzień. Ja to lubię, no dla mnie to występowanie na scenie naprawdę jest po prostu, no nic mi tyle szczęścia chyba nie sprawia, tak, więc to jest, czy to właśnie festiwale, czy to z tatą występy, czy z mamą, naprawdę taka przyjemność czysta dla mnie, więc... A w ogóle czysta przyjemność to Ikar. W ogóle super, podoba mi się teledysk, piosenka. Ja w ogóle w reality show po raz pierwszy to usłyszałem, bo wy tam wrzuciliście ten fragment, jak Eti śpiewa. I to naprawdę dobrze brzmiało i super ten Ikar. Z jakim przekazem wy to wydaliście? Chcę, żeby generalnie rodzina dbała o siebie. To nie jest piosenka tylko od taty dla córki, tylko od każdej mamy dla córki, dla syna. Bez znaczenia. Ja wiem, że to tak brzmi górnolotnie, ale wiesz, w całokształcie tej papki, która... Teraz uwaga, papką nazywam również zawsze z tą chciałbym być, czyli coś przy czym się bawimy, to czasami czas na refleksję też musi przyjść. Andrzej Wawrzyniak napisał przepiękny tekst, zna mnie bardzo dobrze, od blisko 25 lat i no wszyscy nam odradzali ten numer, że za poważny, że nie powinniśmy. A to wiesz, takie pragnienie, no teledysk wprawdzie za 5 zł, ale też nam się wydawało, że
że minimalistyczne podejście do tego będzie bardziej po prostu prawdziwe. Tak mi się też wydaje, takie naprawdę autentyczne, że nie mieliśmy ciśnienia właśnie na jakieś wielkie występy, choreografie z tym związane, tylko takie rozmowa i to wszystko. Rodzina może na siebie liczyć, a wiesz, czasami można przeholować i o tym jest ta piosenka. Czasami trzeba zaufać doświadczeniu. No Ikar, Dedal, znamy historię. Wiemy, kto spadł, wiemy, kto leciał. Tak jest. O tym jest ta piosenka. Więc ja mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że powiedziałem o papce, bo papce mówię o bardzo dobrej zabawie, ale jednak nie o piosence, przy której można pomyśleć. Tutaj można pomyśleć. Jeżeli ktoś nie chce, oczywiście nie musi. Możemy zawsze, prawdzie nie z córką, ale z jej mamą, za ten papieros tuż po i ten szampan tuż przed. Michał, w żaden sposób nie chcę cię obrazić, ale jak sobie radzisz z tym, że Eti tak świetnie śpiewa? Że niektórzy mogą nawet twierdzić, że blado wypadasz przy Eti. No ja jak rozumiem. Ty się z tym czujesz? Bardzo dobrze się z tym czuję, dlatego że wiesz... Ale nie gniewaj się za to. Nie, ale ja się nigdy nie gniewam. Ja czytam, co piszą internauci. To dla mnie zaszczyt, że tak piszą. Dlatego, że to jest moja krew i ja jestem bardem, ja nie muszę śpiewać, ja tworzę klimat i bardzo się cieszę, że akurat ten talent odziedziczyła po mamie. A zresztą, tak jak babka po mamie odziedziczyła taniec, tak jak pewnie po dziadku pięknie maluje, tak jak Xavier potrafi pisać piękne teksty, mam nadzieję, że trochę po mnie, bo często rozmawiamy. No i mam nadzieję, że teraz uda nam się coś z Vivi zrobić, bo Vivi od razu machnęła trzy piosenki chyba, tak, nie, poczekam, dwa utwory, ale z występem. Nagle się zamknęła, ale teraz będę za nią trzymał kciuki bardzo. To już tak kończąc, najpierw pytanie do Eti. Zazwyczaj dzieci gwiazd chcą się odciąć od swoich rodziców, żeby się z nimi nie kojarzyć i iść swoją drogą. Czy myślisz, że kiedyś nadejdzie taki moment w twoim życiu, że już nie będziesz chciała występować z rodzicami i kroczyć swoją drogą? Myślę, że to nie jest kwestia takiego absolutnie raźnego odcięcia się muzycznie czy tam artystycznie zupełnie. Myślę, że to są dwa... że przy tworzeniu już, jak ja zacznę tworzyć własne rzeczy, takie wypuszczać, to na pewno chciałabym postawić bardzo jasną linię pomiędzy tym, gdyż to są... Dwa różne sposoby można się rozwijać wtedy. Mam wrażenie, że przy niektórych, tak jak teraz występuję z tatą, są pewne limity i czuję je teraz, jakbym ja chciała. Może jest to też jeden z powodów, dla którego teraz niczego nie wypuściłam, ale wierzę w to, że tak jak te kawałki, które nagrywamy, są pewnie takimi ostatnimi na ten czas, na pewno jakimiś naszymi tworami wspólnymi, tak? Ale a przy tworzeniu własnej twórczości na pewno chciałabym ten krok w bok wziąć, nie ze względu na tatę czy mamę konkretnie, tylko po prostu dla takiego skupienia się na sobie, czy tym, czego bym potrzebowała, co bym chciała powiedzieć. I to jest konieczne. Nie wydaje mi się, że odcięcie jest na pewno takim dobrym słowem, żeby to ująć, ale po prostu oddzielenie tego na dwie różne sfery, że to się nie może zawsze łączyć, że musi być to własne miejsce dla po prostu... dalszego pracowania nad sobą. A co będziesz chciała mówić muzyką? Dużo rzeczy, myślę, że... A jakieś takie coś, co jest dla ciebie najważniejsze? No bo jesteś bardzo świadomą, młodą osobą, więc wydaje mi się, że pewnie już gdzieś tam jesteś utworzona, nie? Że wiesz, jaki nurt chcesz przyjąć i jakie przekazy. Myślę właśnie, że póki co, przez to, że no, twórczość moja muzyczna zamyka się w miarę stricte do tego, co robię teraz z mamą i z tatą, to ja dalej tworzę tam we własnym zakresie i jest to, dla mnie jest to takie wylewanie się na papier troszkę, więc na pewno chcę, żeby ta muzyka była tak szczera ode mnie. Zależy mi na tym, żeby jednak mówić coś, czy to przekazywać jakieś myśli moje do świata, dzielić się radami, cokolwiek. Myślę, że to będzie sięgać naprawdę wszystkiego. Jak ja znajdę ten moment w życiu, gdzie będę w stanie się zupełnie otworzyć przed kartką, to będzie wszystko sięgało, wszystkiego naprawdę. Ostatnie pytanie. Michał, wyglądasz na wypoczętego. Podobno ojcowie są zmęczeni. Bardzo. Jak to jest? Dobry makijaż, Iza, bardzo dobry makijaż. Nie, jestem wykończony. Jestem wykończony tak naprawdę, bo cały czas pracujemy nad programem Jestem, jaki jestem. Cały czas budowa domu.
i przede wszystkim teraz koncerty. One sprawiają bardzo dużo radości i tutaj byliśmy kilka dni temu, raptem chyba tydzień temu, prawda? Tydzień temu. Na Juwenaliach w Gdańsku 23 tysiące osób, no było mega. Studentów, bardzo dobra widownia. A i najlepsza. I żeby była jasność, chyba jednak czuję tą pięćdziesiątkę na kartku i tak trochę mi się wydaje, że zobacz, żona po ciąży schudła, a ja przytyłem. Dobra, a jak o tej ciąży to dziecko płacze, przeszkadza wam w nocy, czy to w ogóle zupełnie inny charakter? Płacz dziecka nie przeszkadza rodzicom, które kochają swoje dziecko, może męczyć, ale jeżeli przeszkadza, to znaczy, że pomylili się z powołaniem. A męczy? Nie. Akurat tak trafiliśmy, ale ja zdaję sobie sprawę, że dziecko potrafi zmęczyć. Szczególnie matkę, bo ojcu jest tak łatwo mówić, ale mamę może zmęczyć. Przeszkadzać. No wiesz, no, w takim dosłownym słowa znaczeniu, no na pewno tak, ale też żebyście mnie państwo źle nie zrozumieli. Jak krzyczy, to znaczy, że wszystko jest dobrze. To nie krzyczy jak najwięcej. Tak, dziękuję. Dobra, ale tutaj pokłony dla Poli. Bo ty jeździsz sobie tam, wiesz, tutaj pracę masz, a ona siedzi i dzielnie ciągle, tam, wiesz. Jesteśmy ciągle na łączach i myślę, że naprawdę troszeczkę o tym też jest ta piosenka, tak naprawdę, o tym też jest Ikar, że ta matka i ten ojciec to są zawsze i trzeba na sobie polegać. Bo ja teraz, my zaśpiewaliśmy ją razem, ale ja nawet ostatnio powiedziałem, a może być tak w Opolu 8 września, na moim jubileuszu 35-lecia, może byś tak z mamą wykonała tą piosenkę, bo to też by było bardzo niegłupie, bo ten tekst nawet nie trzeba tam słowa zmieniać, bo to każdy rodzic może do swojego dziecka zaśpiewać, także to jest fajne, wspieranie się po prostu. No i tu postawmy tyle. Kropkę, piękny przekaz, dziękuję bardzo. Dzięki. A wychodzicie razem na imprezy? Jakie imprezy? Nie, bo ja nie piję. Teraz się zbrałem. 16 lat. Nie, no wiem, ale nie. Jezu, a wy od raty mi chodzą do kontrolu. Zawsze, czujne. Dziękujemy bardzo, trzymajcie się. Dobranoc, bo już późno.